like me to set a route there for you? Ultima GTR. Tak to wygląda. Samochód dziwny pod wieloma względami. Niesamowicie szybki, jeśli się go okiełzna. W czym tkwi problem? Wielka moc, mała waga i na starcie z jedynki lepiej nie ruszać. Od razu lepiej wbić trójkę. A i tak jest ciężko. I ja właśnie tak robię na multiku, jak jeżdżę tym autem, to ruszam sobie powoli i z trójki od razu. Pyk. Potem ewentualnie redukuję na dwójkę. Tu jest i tak przekładnia ustawiona na maksymalną prędkość. Tak, te biegi są hardkorowo długie. 407 km na godzinę prędkość maksymalna. Do tej prędkości maksymalnej rozpędza się najszybciej ze znanych mi samochodów w Fordzie tutaj. Ścigałem się z Centenario, ścigałem się z Lamborghini Aventador, ścigałem się z Bugattimi, z innymi w ogóle samochodami i po pierwsze, na prostej wszystkie wymiękały, po drugie, na zakrętach wszystkie wymiękały. Ten samochód jest niesamowity, ale uwaga, tym samochodem da się normalnie jeździć tylko powyżej 220 km na godzinę. I to na tym moim tuningu, bo może ktoś tam zrobił lepszy tuning, ale ja sobie zrobiłem ten taki swój. I tylko powyżej 220 km na godzinę da się tym samochodem jeździć normalnie. On wtedy zyskuje jakąś super moc, zaczyna ekstra skręcać i można nim jechać po nawet takich zakrętach z prędkością prawie 400 km na godzinę. Oczywiście te zakręty są gładkie, ale na przykład patrzcie teraz. Pyk i redukcja. Patrzcie na to, co tu się dzieje. Redukcja. Pyk. Elegancko zakręt wzięty. Chociaż ten był akurat też gładki. Może sobie znajdziemy jakiś bardziej hardkorowy. Co będziemy tym samochodem robić na tym odcinku? Będziemy sobie robić próby prędkości. Będziemy pobijać różne radary, tam wiecie, robić najwyższe prędkości, jakie się da w trudnych miejscach. No mówię, ten samochód powyżej 200 km na godzinę dopiero jest w miarę stabilny, bo poniżej tej prędkości jest strasznie stabilny i nawet wrzucając trójkę, jadąc tam 190 na godzinę, samochód potrafi wpaść w pościsk na prostej drodze. Jeszcze jedna sprawa, dopóki jedziemy właśnie po drodze asfaltowej, to auto ma te swoje super właściwości, ale jak zjeżdżamy, gdzieś tam jednym kołem zahaczymy o pobocze, jest kiepsko, jest naprawdę kiepsko. No dobra, żeby wam to potwierdzić, zjedziemy sobie do prędkości, powiedzmy tak, 150 km na godzinę. I już zaczął buksować, ale od razu przyspieszył do tych 220. Naprawdę, jak sobie zaczniecie testować ten samochód, na początku będziecie w szoku. Po pierwsze, bardzo mało możliwości tuningowych mamy w nim, dlatego że on już na starcie jest mega, mega, mega szybki, mega stuningowany i niewiele możemy z nim zrobić akurat z tą wersją. Jest jeszcze jedna wersja Ultimy, która nie jest tak hardkorowo stuningowana. Ten samochód jest z DLC i no, ja tu tylko zainstalowałem sobie szersze opony. Spoiler z tyłu jest standardowy, ale ten standardowy spoiler jest regulowany, więc możemy sobie zwiększyć docisk. I gdy ja sobie ten docisk zwiększyłem właśnie przed chwilą, no to auto znacznie trudniej, znacznie gorzej się przyspiesza, znacznie gorzej przyspiesza powyżej tam 350 km na godzinę, to już jest taki zamuł. Już do tej szóstki ciężko dochodzi, ale gdy zmienimy sobie z powrotem, tutaj jeszcze kwestia tych opon. Wcześniej miałem cieńsze, teraz auto w ogóle lepiej trakcję łapie i jest szybsze. Możemy sobie to zainstalować nawet na 4 koła, ale myślę, że stracimy trochę fan z tej jazdy autem. Mówię wam, kurde, nawet ciężko ogarnąć, jak tym jechać. Bo to
Nie wiem, jazda tym to jest w ogóle coś zupełnie innego niż wszystkimi innymi samochodami, bo ten samochód zyskuje jakąś super przyczepność przy tych wyższych prędkościach. No i chciałbym przetestować to już na takich jakichś konkretach, typu właśnie robienie prędkości. I co też ciekawe, możemy swobodnie hamować na zakrętach z wyłączonym ABS-em i nic się nie stanie, tylko trzeba oczywiście robić to z wyczuciem, nie tak, że na hama ciśniemy mu tam 100% ciśnienia w tym, w układzie hamulcowym i jazda. Nie, trzeba delikatnie. No cholera! Trzeba delikatnie to robić i auto naprawdę fajnie się zachowuje. No start... Miałem taką nieprzyjemność jeździć tym samochodem w nocy w deszczu na Multiku. No to startowało się z czwórki, z tym, że też skrzynię biegów miałem wtedy ustawioną bardziej pod przyspieszenie. Okej, okay. Posłuchaliście sobie jak to brzmi, naprawdę brzmi bardzo fajnie. Włączmy sobie jakieś radyjko. I tak, tutaj mamy skok. Spróbujmy sobie zrobić ten skok, co wy na to? To będzie, podejrzewam, że niezłe, bo no jak tam wjedziemy z prędkością 400 km na godzinę, to ja nie wiem, gdzie my dolecimy. A tam jest taka skocznia i pod tą skocznią jest taka wyrwa, wiecie? To może być ciekawe. Także trzymajcie się. Czy ja tam w ogóle wceluję? Tak, ruszam z trójki, wiem, że to dziwnie wygląda. Będzie ciężko tam chyba wcelować. A, nie jest tak źle. Lecimy! 280 metrów przeleciałem tym samochodem. To jest dużo i nawet całkiem nieźle wylądowałem. Ciekawe, czy jest mąż... Okej. Trochę tam kibiców zdobyłem i właśnie dzisiaj to będziemy robić. Będziemy robić takie stunty tym samochodem. Myślę, że on się do tego perfekcyjnie nadaje. Naprawdę bardzo łatwo było tutaj nacelować w takie ukryte miejsce dosyć. Więc tak, tu mamy skok, tu zrobiłem już sobie radar. Nie wiem, czy akurat tym samochodem. 316 kilometrów na godzinę. Myślę, że jesteśmy w stanie to pobić, a ponieważ jest to tu blisko, to możemy sobie tam zajechać. I zobaczymy, co to auto da radę tam wykombinować. Tak, jak się rusza, to widzicie. Dopiero przy powyżej tam 200 km na godzinę można normalnie tym samochodem jechać. I tak samo, to jest właśnie wada tego auta, bo niby najlepiej przyspiesza. Jak spotkamy jakieś Lambo na drodze, no to na prostej naprawdę jest ogromna różnica między samochodami, jak się patrzy w Multiku, tak? Na prostej ten samochód wymiata, wszystkich od razu zostawia za sobą. Ale no, jak przychodzi do pokonywania zakrętu, no to jest problem. Trzeba naprawdę leciutko gazem operować, zdusić go jakąś tam czwórką albo trójką i próbować jakoś zakręt pokonać tak, aby nie wejść w poślizg, bo jeśli się wejdzie w poślizg, no to już jest lipa, tak? Szczególnie jak jedziemy wolno. Te zakręty, no mówię, lepiej brać dużą prędkością. Bo inaczej jest lipa. Ooo, całkiem niezłą prędkość tu wyciągnąłem w takim razie. Spróbujemy w tą stronę pojechać. Widzę, że bardziej prosta droga jest. Tak, myślę, że to się uda tym razem. Są dwa uda, albo się uda, albo nie uda. No dobra, sprawdzamy. Nie no, z tą trójką trochę przesadziłem, ale dwójka to już za hardkorowa. Spróbujemy się rozpędzić do powyżej tam 300 iluś kilometrów. No cholera! Pierdzielony mi tu wyskoczył Ariel Atom. Chyba damy radę pobić to spokojnie. Cyk! 344 km na godzinę, pięknie. Nowy rekord życiowy. Jedziemy na następny radar albo na jakąś skocznię. Co my tutaj mamy? Tu jakieś coś, nieodkryta pokazówka. Co to może być? To chyba będzie driftowanie. To nie. Tu mamy dwie gwiazdki na radarze. Nie, to jest... A, to jest dobre. To nie jest radar, to jest... Znaczy, to też radar. Mierzenie odcinkowe prędkości. To by warto było zrobić, tylko popatrzę jeszcze, czy gdzieś tu w okolicy nie ma czegoś bliższego do zrobienia, ale chyba nie. Tam mamy jakiś drifting. Tu pewnie będzie... Wow, tu można by było fajną trasę zrobić, taką Tu mamy drifting, tu mamy skok, tylko że ten skok jest bardziej na offroady.
tu mamy znowu, tu też nabiłem tym samochodem 378 km na godzinę. Musiałbym zmniejszyć sobie troszeczkę docisk, żeby to auto lepiej poleciało. Może uda... Właśnie, spróbujmy tu wycisnąć cztery paki. Tylko w którą stronę najlepiej będzie jechać? Ja myślę, że z tej strony będziemy jechać sobie najlepiej, bo tutaj jest trochę z górki. Jakoś przejedziemy przez to miasteczko. Zaraz ogarniemy. Dobra, jedziemy robić tą strefę. Później zrobimy jeszcze tu. Widzę, że na lotnisku zrobiłem tylko 286 km na godzinę. Nie, to te wyniki trzeba na pewno pobić. Tutaj trochę też przeszkadza ruch uliczny. Trzeba tak trafić w moment, kiedy ten ruch uliczny będzie taki minimalny, no nie? Jeju, jeju. Ciężko naprawdę. Ten samochód driftuje na tych niskich prędkościach strasznie. Tu jeszcze gorszą prędkość mieliśmy niż wtedy. O Jezus. Jak to zrobić? Jak to zrobić dobrze? Może... Ej, spróbujmy na tym, na jakimś hardkorowym biegu to pokonać. Na czwórce, powiedzmy. Jakoś się udało. I będą trzy gwiazdki? No muszą być teraz trzy gwiazdki, nie ma opcji. No, o ile? O 1 km na godzinę za wolno jechałem. No kurczę, to jest ciężkie. Dawaj Ultima, dasz radę. Ach, no o jeden, serio? Czyli trzeba mieć tutaj 145 km na godzinę prędkości średniej. Kuźwa, pierdzielony dziad, no. Możemy wznowić? Nie, już jest niepowodzenie. Ja! Ej, ciężkie to jest, naprawdę. Ja myślę, że z tamtej strony jest trochę lepiej, bo tu mamy na starcie ten zakręt taki ostry i ciężko jest prędkość średnią odrobić po tym zakręcie. Jeszcze raz. No nie mogę wznowić, a pierdziu. Dobra, zacznijmy. Ale dobra, mam jeszcze działa. Ja nie wiem, coś tu nie gra, coś tu nie gra. Może za duży ten negatyw zrobiłem. Docisnąłem mocno samochód. Powinno być ok, ale ten negatyw może coś nie ten. Spróbujmy takie ustawienie. Pyk. Stabilizator. Tu nic nie mogę zrobić, bo cokolwiek tu zainstaluję, to z samochodem dzieją się straszne rzeczy. Zawieszenie jest nisko ustawione. Spróbujmy jeszcze tak. Może uda się lepszą trakcję zrobić na tył. Wiem, co jeszcze możemy zrobić. Możemy dyferencjał ustawić całkowicie na luźny. I wtedy nie powinno mi buksować tak kołami przy wyjściu z zakrętu. Zobaczymy. Kosztem trochę lepszego przyspieszenia. No ale tutaj aż takiego dobrego przyspieszenia nie mamy. Właśnie, może byśmy jakieś tu Ariela Atoma wzięli, to by się to pokonało dobrze. Chociaż też Ariel Atom, lekkie gówno, ciężko go ogarnąć. No dobra, zdusiło go ostro teraz, widzieliście? Więc to może być klucz do zwycięstwa. No poszło pięknie, poszło pięknie. Znaczy lepiej niż było, ale już na pewno trzy gwiazdki, to teraz na 100% są trzy gwiazdki. Tak, bo trzeba było mieć 145 km na godzinę średniej. No to ładnie, dobra, robimy jeszcze jedną strefę. I tutaj tak samo, ja widzę, że z tej strony lepiej zacząć. Tam, gdzie mamy na początku gładsze zakręty. No i pięknie, pięknie. Pieprzony Passat. Chodź tu. Zakręcie ty. Nie, za szybko, za szybko. Kurde. No ile? Co jest? Wyłączyło mi się!
Czemu mi się... Nie włączyło mi się w ogóle. Nie włączył mi się pomiar. O co biega? Zamknij się. Teraz nie mam czasu na udział w jakimś tam ulicznym wyścigu. Wyjazd. Muszę to zrobić. Jeszcze jakieś skoki sobie porobimy i tam musimy 4 paki wycisnąć. Trzeba będzie dostosować ten samochód tak, żeby jak najmniejszy docisk miał. Żeby poleciał te 4 paki tak, wiecie, luźnym... Luźną majtą. Cholera, jeszcze też zaczął padać. Co za niefart. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Dobra, cofnąłem czas. Nie powinno być deszczu teraz. Tu ile trzeba mieć w końcu? 3 gwiazdki muszą być, no nie ma opcji. 1, 2, 3, pięknie, dobra, moi drodzy, zrobiliśmy to, pięknie. Jedziemy teraz na lotnisko. No i tu tak, musimy zrobić hardkorowe przyspieszenie. Więc trzeba dyferencjał troszeczkę przyblokować. Chociaż powiem wam, że ta Ultima teraz fajnie się prowadzi na tym dyferencjale, trochę takim luźniejszym. No, zdecydowanie lepiej pokonuje te zakręty. Zobaczymy, jak będzie z prędkością maksymalną. Musimy tu zmniejszyć trochę docisk, żeby szybciej to jeździło. No i jeśli chcemy osiągać jakieś super prędkości wysokie, to warto by było na chwilę też zmienić opony na jakieś węższe. Zawsze to większe tarcie przy wyższych prędkościach to nie jest raczej wskazane. No dobra, płyta lotniska jest ograniczona, nie jest jakaś super długa, jak się wydaje. Więc warto by było rozpędzić się jeszcze gdzieś przed tym. No jeszcze zaczął ten deszcz padać, o Jezus. No dobra, może jakoś damy radę. Chociaż nie, no zobaczcie, rozpędziłem się tu do 300, na czwórce, do 340 km na godzinę. A mamy przecież tutaj jeszcze szóstkę do wykorzystania. Dobra, to co, lecimy. Ale ładny widok. Okej, schowam się do środka, bo pada deszcz. Kurde, jak to zapierdziela, to jest szok dosłownie. 380, no nie, no musimy tu 4 paki wycisnąć, moi drodzy. Trzeba coś z tym dyferencjałem zrobić. Co tu jeszcze możemy zrobić w tym aucie? Skrzynia biegów. Spróbujmy zmniejszyć tu prędkość maksymalną, tak żeby przyspieszenie było lepsze. Uwaga. 415 km na godzinę. Satysfakcjonuje mnie. Teraz dyferencjał. Zablokujmy trochę. Pyk. I teraz powinniśmy mieć dużo lepsze przyspieszenie. A jednocześnie tak, jeśli chodzi o docisk z tyłu, no to ten spoiler trochę tam dociska, nie powiem. Musimy tu na razie mam 2 gwiazdki, musimy mieć tu powyżej 400 km na godzinę, nie ma opcji. Myślę, że Ultima da sobie z tym radę. Tak, teraz już mamy 6 wbitą, także już można odczuć to, że skrzynia biegu została zmieniona, zmienione ustawienie. No, będzie ciężko tam zrobić te 400 km, ale już sobie radzi lepiej niż przedtem z tym przyspieszeniem. No, 415 to jest niby V-Max, ale to jest taki V-Max, że musimy się do niego rozpędzać, wiecie, powyżej tam 400, no to będziemy się rozpędzać tam 2 godziny do tego chyba, do tej maksymalnej prędkości. No dobra, lecimy, lecimy. Kurde, to jest w ogóle jakiś potwór ten mały samochodzik mój, ta Ultima. Dobra, gaz. Mamy dobry asfalt. Piąterka. Szóstka. Zostało mało odległości. 360. 70. 80. No gdzie te 4 paki? 390 to jest zdecydowanie za mało. Jest lepiej. Mieliśmy też większy rozpęd, ale... Ile my tu musimy mieć na 3 gwiazdy? A tam się chyba pokazało. Moment. Czym my to zrobimy? Tak, 402 km na godzinę musimy mieć. Trzeba jakoś kombinować, żeby osiągnąć te 3 gwiazdy. Co by tu zrobić? Czy zainstalować te węższe opony? Ja wiem, że Ultima dawała radę na tych węższych oponach. Dobra, spróbujmy tak.
wbijamy do salonu, zainstalujemy sobie węższe opony do Ultimy i no nic więcej tu nie ugramy, nie zrobimy, nie założymy lepszych opon czy czegoś, co sprawi, że ten samochód będzie nagle zajebisty. Zastanawiam się, czy mając samochód w klasie X możemy robić też te radary, ale wiecie co, chyba mnie to nie jara specjalnie. No dobra, robimy tak, opony wyciągamy, z tyłu mam poszerzone i teraz samochód powinien zyskać na przyspieszeniu na tych wyższych prędkościach, zdecydowanie. Dodatkowo ten spoiler z tyłu moglibyśmy też wywalić całkowicie i zobaczcie, że wtedy zmniejsza się też opór. Wywalmy go. Zwiększyły się też statystyki tego auta, paradoksalnie. Moglibyśmy coś jeszcze tu zainstalować. Masa, minus 4. Spróbujmy. Dyferencjał to mamy. Skrzynia biegów mamy taką. Moglibyśmy jeszcze tą, no ale to już widzicie, że klasa mi tu skacze ostro. Zmiana biegów. No nic nie mogę tu założyć, bo cokolwiek założę, to samochód już znajduje się w klasie X. No dobra. Teraz zmniejszyliśmy znacznie opór i tarcia, i toczenia opony, i ogólnie aerodynamiczny, więc samochód powinien lepiej sobie teraz radzić przy wyższych prędkościach. Zdecydowanie. Dobra, jeszcze jedna sprawa odnośnie ustawień. Zablokujmy całkiem dyferencjał. Tłumienie, aerodynamika, tu nic nie możemy zmieniać. Dyferencjał całkowicie zablokujmy. Cyk. Teraz możemy nawet i 430 km na godzinę jechać bez tego spoilera z tyłu. Spróbujmy jeszcze zwiększyć tą prędkość. No nie wiem, zobaczymy, bo tak już jak ten pasek dam na maksa w lewo, to ta szóstka już strasznie muli ten samochód, więc ja nie wiem, czy jest sens aż tak bardzo się w to bawić. No ale zobaczymy, o ile zwiększyło się przyspieszenie teraz, gdy mamy wywalony... Zwiększymy też ciśnienie w oponach. To 2,1 z przodu i z tyłu. To też wpływa na prędkość maksymalną. I na... ogólnie... no niby prędkość się zmniejszyła, ale zobaczymy. Powinno być lepiej przy wyższych prędkościach, ta przyczepność powinna być lepsza przy wyższych prędkościach. Powiedziałem przyczepność, chodziło mi o przyspieszenie. Bo przyczepność się zmniejsza, no w tym aucie, jak zmniejszamy ciśnienie w oponach. Dobra, próbujemy najpierw od początku pasa. Jezus Maria. Cholerny potwór. No widzicie, że jest zdecydowanie lepiej z przyspieszeniem. No ale znowu nie będzie to, co chciałem osiągnąć. No prędkość na pewno jest wyższa. 398 km na godzinę. Myślę, że troszeczkę nam tego pasa zabrakło. Spróbujmy skrócić nieco biegi i znowu rozpędzić się od początku pasa. Zobaczymy, ile nam tutaj symulacja będzie pokazywać prędkości. 409, troszeczkę zjedziemy paskiem w tą stronę, żeby tak było 412, 415 km na godzinę, 416. Dobra, zostawmy tak i spróbujmy jeszcze raz. Dobra, opcja jest taka, samochód nie ma w ogóle żadnej przyczepności teraz. Straszny jest w prowadzeniu. Och, naprawdę. No nic, spróbujmy. Wszystko jest ustawione tak, jak powinno być. 400, nieco ponad 400 km na godzinę prędkość do osiągnięcia. Nie ma co nawet próbować startować tutaj z dwójki czy jedynki. Trzeba od razu wrzucać czwórkę. Skróciłem trochę biegi, tak żeby szóstka szybciej weszła. No i próbujemy. Powyżej 40 chyba tam 2 km na godzinę musimy osiągnąć. Fail. Spróbujmy jeszcze raz, ale z inną zmianą biegów. Może spróbujmy się rozpędzać właśnie od tej trójki albo dwójki. No dobra, podejście następne. Troszeczkę sobie zwiększymy dystans. Tak sztucznie. I dobra, już na czwóreczce w tym miejscu mamy niezłą prędkość, więc mamy więcej miejsca
na osiągnięcie naszego celu. Uwaga. Dobra, prędkość chyba jest dobra. To chyba będzie to, słuchajcie. 90, dawaj, dawaj, dawaj. O kurczę, no zabrakło troszeczkę, zobaczcie ile zabrakło. Ile nam zabrakło? No niecały kilometr na godzinę. Zaraz zobaczymy, tak. Niecały, to pokazało, że kilometr na godzinę, także... Ale nie, tutaj... Ile tam trzeba mieć? Bo tam pokazało, że niecały kilometr, to chyba trzeba mieć właśnie 402 kilometry na godzinę. Ja miałem 401 z czymś. Spróbujmy jeszcze raz. One shot, one kill. Uwaga, uwaga, uwaga. To będzie to, to będzie naprawdę to. Dawaj, 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 Ultima! Kończ się bieg! Jest! Ha! 404,78! Klasa S2, Ultima GTR, 3 gwiazdki na lotnisku. Nice! Udało się, było ciężko dostosować ten samochód i osiągnąć taką prędkość. Ale się udało i to się liczy. Dobra, mamy jeszcze kolejny radar do pobicia. Tu mam 322 km na godzinę osiągnięte. Musimy sobie jechać z tej strony, żeby osiągnąć tam dużą prędkość. Bo myślę, że tak jak jedzie się tymi zakrętami, to będzie ciężko. Przy okazji zobaczymy, jak samochód się teraz sprawuje po zwiększeniu ciśnienia w oponach, po zwężeniu opon, po wywaleniu czegokolwiek, co nas dociskało do ziemi i sprawieniu, żeby tylko i wyłącznie osiągał wysokie prędkości maksymalne i się super rozpędzał. No, zobaczymy. Tak, driftowanie i palenie kapcia na czwórce to rzecz, której się spodziewałem, bo ten samochód dokładnie tak był stunigowany, no prawie tak samo był stunigowany, jak go kupiłem. I trzeba było go, no coś z nim zrobić, no bo tak się nie dało jeździć po prostu. Myślę, że uda nam się na tamtym radarze osiągnąć 400 km na godzinę. No dobrze, jesteśmy we właściwym miejscu, jesteśmy w dość wysokim punkcie, gdzie będziemy kawałek jechać z górki. I to jest dobre miejsce do rozpędu. Z jednej strony lepiej jest tu niż na lotnisku, no bo mamy więcej miejsca do rozpędu, a z drugiej strony, zobaczcie, są tu zakręty, jest to ruch uliczny, droga jest węższa i ciężej będzie kogokolwiek omijać. Ale znowu kolejny plus jest taki, że... Kurde, gdzie ten radar? Aha, ten radar jest tam dalej, oh shit! Jak my tam dojedziemy? Ja pierdziu! Jeszcze raz, ja się patrzę na radar w jakiejś wiosce tutaj. Będzie ciężko, dobra, 409 km na godzinę. Oby tylko ten zakręt wziąć dobrze tutaj. Ten łuk właściwie, bo to nie jest zakręt. Pierdziele! Ja się boję tym samochodem skręcać, bo on przy tych prędkościach już nie jest stabilny, nie mając żadnego docisku. No co oni robią? Lusterka, Boże! Cyk, 412 km na godzinę, udało się pobić. Świetnie, no teraz ten samochód to jest dosłownie maszynka do robienia rekordów. Ale co my tu mamy? Tu mamy 241 km na godzinę do osiągnięcia. Spróbujmy. To chyba nie będzie takie trudne. Chociaż powinienem zwiększyć ciśnienie w oponach, bo przy niższych prędkościach może być problem z rozpędem, z trakcją konkretnie, zobaczcie. Zrobić konkretnego takiego flaka z tyłu, żeby to miało jakąś przyczepność. Chyba, że zacznę jechać tam... Wow! Nie, ja muszę sobie zmienić kamerę, bo ja na niej nic nie widzę, na tej tutaj. Dobra, zróbmy tak. Pojedziemy tutaj. Zaczniemy od tego szutru. O kurczę, no ciężko się na tym będzie rozpędzić. Zaczniemy od czwórki. I gaz. Oj, będzie słabo raczej. Powinienem tu offroadowe oponki zainstalować w tym aucie. No ale spróbujmy, nieco ponad 200 km na godzinę trzeba osiągnąć. Ech, nie trafiłem w radary. Cholera. Ciężko, ciężko, naprawdę na tych oponkach jest bardzo słabo. Mam nadzieję, że ja sobie przywrócę ten tuning do takiego, jakiego miałem, do ścigania się na wyścigach online. Ten samochód był świetny wtedy. Dobra, 257, ile tam trzeba było mieć?
Chyba osiągnąłem ten rekord. Tak, 3 gwiazdki są. No dobra. Na koniec sobie pobijemy jeszcze tutaj jakiegoś ziomala i zdobędziemy kasę, jaką nam da, jakieś 52 tysiące kredytów. Ej, naprawdę, teraz nawet na czwórce się tym ruszać nie da. Trzeba zmniejszyć ciśnienie, założyć szersze opony. Muszę pamiętać, żeby to wrócić. Żeby wrócić do tego pierwotnego stanu, tą ultimę. A tu mamy Forda GT do pokonania, który no na moje nieszczęście wjechał sobie na offroad. A konkretnie na shooter, to jeszcze nie jest offroad taki, offroad. Dobra. Chodź, ziomek. Pokażę ci, co moja ultima potrafi. I tak to mniej więcej na multiku wygląda. Wyprzedzanie innych. Naprawdę. Gdzie na multiku naprawdę każdy bierze taki swój najlepszy samochód. Ta ultima na prostych robi z nich papkę. Cyk. No i 50 tysięcy, 50 nawet 3 tysiące kredytów dostałem. Pięknie. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście w tym odcinku. Mam nadzieję, że was zainteresował. Szczególnie pokonywanie prędkości i możliwości tego samochodu. No i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.